Zobaczcie na to. Należało do kolesia, który miał powiązania z kolumbijskimi kartelami. W tym odcinku odwiedzimy opuszczoną willę gangstera, który rzekomo współpracował z kolumbijskimi kartelami, po czym zaginął bez śladu. Historia tego miejsca jest dość niejasna. Daty, które napotkaliśmy, zatrzymały się w roku 2004, czyli niemal 20 lat temu. Dom jak na tamte lata jest mocno na wypasie. Sauna, dwie kuchnie, cztery sypialnie, ogromny salon czy zdobione skórzane meble. Daty, które znaleźliśmy, pokrywają się ze wzmiankami w sieci, jako że właściciel zaginął bez śladu. Pozostaje jeszcze pytanie, co stało się z resztą rodziny. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. No także jesteśmy w środku i jesteśmy... po prostu jak szaleścisz, to ja wiem, jak jesteśmy obok siebie, to mam po prostu w pierwszych sekundach nieczytelną ścieżkę, no. Patrząc na to tutaj, to jest na bogatości, patrz, zmywareczka, tutaj ten piekarnik, Amiki, fajna ten, fajny zlewik i zobacz w ogóle na to, taka lodóweczka z kostkarką Whirlpoola. No, jeszcze w tym takim zarąbistym drewnie, czyli okleinie, która to jest w sumie nawet nierówno oklejona. Ale pochodźmy dalej. Tu to będzie sauna jakaś czy coś? Ty, bez kitu, jest sauna. Oż kurczę. Mamy saunę, mamy program. Jest tu mała sauna. Tylko oczywiście elektryczna, no bo... Ej, patrz, to są opakowania. Patrz, to są opakowania po czujnikach ruchu od Boscha. Pet friendly, czyli co zaprzyjaźnia się ze zwierzakami. Ciekawe, z którego to jest roku model. W sumie są czujki, ale chyba nie działają. Jest piękna szafeczka. Kolejny zasilacz do LEDów. Jest centralka Satela. Który tu mamy model w ogóle? Pewnie jakiś tam Integra czy coś w tym stylu. Satel miał takie śmieszne modele. A to są bezpieczniki. Jejku, jak one są stare. W sensie... To? Są... Zupa szparagowa. Nie, jak chcesz szparagi, to jest. Odbiornik telekomunikacyjny. No lub tak nie wow. Tak, żebym chciał to jeść, ewentualnie to może nie do parka. Jest mopik jeszcze nieodpakowany. Tu jest łazienka. Taka w sumie łazienko bardziej, łazienko pralnio. Patrz, jaka stara pralka. Tam z jednej strony była w miarę taka fajna lodówka. Pralka Polar. Gracja. Ciekawe, co tutaj było. To jest pewnie główny zawód od wody albo coś. Dozownik do zupy? Albo do jakichś soczków. Nie, no zobacz, to jest to samo, co tam, szparagowa. A, faktycznie. No to widocznie można było sobie dozować. Żeby jeszcze coś się wyjdzie z tego. I tu jest kolejna łazienka. A, dosyć spora. Dwie umywalki. Jeszcze takie fajne. Jakby z taką orientacyjną regulacją temperatury. Zbiornik pewnie z olejem opałowym. A właściwie patrząc po... takim czymś był ze zbiornikiem z olejem opałowym, ale już nie jest. Trzeba się jakoś w końcu dorobić, nie? A po co pracować, skoro można kraść olej opałowy? A to co? Jak pociągnę, to będzie Narnia? A, to do komina. Nieważne. Kotłownia i śmierdzi czymś. Śmierdzi olejem opałowym. No. Ale widzę, że już tutaj tam, to pewnie dlatego te ścieżki są tak wydeptane. Szabrownicy. Zapewne cała cała miedziana ta armatura już sobie poszła, bo przecież sporo tej rurek od ogrzewania widzę było właśnie w miedzi. Tak, te kawałki. O, zresztą to jest jakby pocięta, więc miedziuszka została już przytulona. Ogromna jest ta kuchnia, patrzcie. Ciekawe, czy to chodziło o rok 2000, czy po prostu używali tego przez 2 lata. To są kolejne zera wesołych świąt. No i chyba te święta nie były już takie wesołe. Wygląda, według mnie to wygląda na taki bogaty, 2000 drugi rok, tak? Coś tamte okolice. Napiszcie, co o tym sądzicie, które to mogły być lata, bo generalnie historia tego miejsca jest taka, że należało ono do kolesia, który miał powiązania
czynienia no, ze światem przestępczym, czyli akurat w tym przypadku z kolumbijskimi kartelami. Nie wiem, ile w tym prawdy jest. Tak, słyszałem w internecie, ale patrzcie, znów mamy 2000, czyli by w sumie wskazywało na ten okres. Docieramy do głównego wejścia. Tak profilaktycznie mówię ciszej, bo to jest nigdy nie wiadomo. Ale patrzcie na ten hol. Szerokie, takie wyższe drzwi. Tutaj klatka sodowa. Pokoje po lewej, pokoje po prawej. Jak oglądałem kogoś na filmie, to ten telewizor projekcyjny, on stał w zupełnie innym miejscu. Ten telewizor, widzicie, to jest taki plastikowy ekran, taki jakby a la soczewka Frenzela. Poniżej jest taki większy zestaw audio i wewnątrz tego telewizora jest po prostu projektor. Projektor, który świeci w lustro, które jest na tej części obudowy. No i to lustro odbija po prostu obraz na ten ekran. Właśnie w takich latach 2000, no ogólnie w tamtych okolicach, były dosyć mocno popularne, szczególnie popularne w Stanach. Zobaczcie na to. To jest ten salon. Ten telewizor stał gdzieś tutaj, więc podejrzewam, że ktoś go już wynosił. Jaki tu jest bajzel. Ale meble zarąbiste, skórzane, naprawdę ekstra. Patrzcie w ogóle na to zdobienie, jak one wyglądają, takie łapy. Łapy jakiegoś zwierzątka. Valentine's. Pełno petów. Smutne jest to, że tutaj pewnie ktoś robił sobie imprezę i po prostu zrobił syf totalny. Ach, szkoda. A widziałem niedawno właśnie ten film w internecie, więc podejrzewam, że pewnie co niektórzy się ogarnęli po prostu, co to jest za miejscówka i zwyczajnie tutaj wpadli na melanżyk, jeszcze wyrywając jakąś nogę od stołu. Masakra, co tu mam jakieś też rzeczy. Tu z kolei jest znowu jakiś zasilacz, rozdzielacz od czegoś. Posłuchać panu pole? O matko, kosę. Powiem szczerze, że jest tutaj niezły bajzel. A to co to jest w ogóle? Ile potencjometrów? Czy nie jest od tego telewizora jakaś opcja do korekty czegoś tam? Nie mam pojęcia. Co? Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Nie wiem, no może jakbyś chciał sobie taki dziwny wieszak użyć. To jest. Światło sobie puszką zasłaniasz. Jaki fajny dywanik. I lustereczko. No troszkę, powiem szczerze, rozszabrowana ta chata. I tu widać, że ktoś, nie wiem, zbierał te rzeczy. 99. Weto. Na podatek. No, proszę. Jakieś fajne gazetki. Kosa. Kosa pod żebra. Kolejna kuchnia. Zobaczcie na ten narożnik, jak fajnie taki z fajnym takim materiałem. O matko, jaki to jest bajzel. Ale jeżeli chodzi o meble, to naprawdę mega to wygląda. Zarąbiste. Zobaczymy, z którego roku są te krzyżówki. Czerwiec 2004. Czyli też nadal początek lat 2000. Słoiczek z tymi rzeczami. To do 2015, a to ciekawe. Nie dodaję tych papierek grzebał. Jaki stary czajnik elektryczny. Płynnie śmiertelny Ludwik. I tutaj kolejna kuchenka. Tutaj widać, że płyta pewnie albo była indukcyjna, albo taka zwykła elektryczna, już dostała nóg. O! Fajne miejsce. Wiedziałem, że te drzwi, które są zazwyczaj zamknięte, są najciekawsze. No, mniej więcej tak. Ale jak jest kominek i pełen śmieci. Kurczę, ale jak to jest porozwalane. Jestem ciekawy, wiesz... Dlaczego to jest tak zniszczone? To są
do zegara. No tak, no bo dostałem pewnie ciężarek, który tam się bujał. Wisiadło, wahadło. Też okna widać, że pozabezpieczane wkrętami. Tutaj telewizor też był, bo widzę, że jest stolik, ale już telewizora brak. Ale zegarek zrobiony na sztukę. Ekonomia i rynek. Toshiba Satellite 141064. Cholera jasna, miałem taką Toshibę. O kurczę, blada. Kolejne pomieszczenie. To jest jadalnia. No widać, że jest no tak przystosowana na 14 osób. No w sumie więcej, tam jest jeszcze dodatkowy stolik. Ale fajny jest ten dom, ta willa. Przede wszystkim widać, że tu przeciekają sufity, ale zobaczcie na to, że tutaj jest, a nie, ten odstęp nie jest specjalnie. Ten odstęp jest, odkleiło się po prostu. Ale widzę, że te wszystkie czujki są porozwalane. Ciekawe dlaczego, czy ciekawe, no pewnie ktoś chciał się wbić. Wracam do tego, że zaczęli to okradać. Ach, na dole byliśmy, tam też byliśmy, czas na górę. To widać, że jest nasrane, po prostu jakieś zwierzę musiało tam być. Tam zaraz pójdziemy. A tu jest taki mały pokoik. Tu mamy kolejny pokój, który jest mega zniszczony. Jestem ciekaw po prostu, czy to zrobiła jakaś ekipa, która ostatnio tutaj nagrywała film, bo no, wiele tych rzeczy jest tak zniszczonych po prostu, żeby nie robiło wrażenia. Ach, trochę słabo. Jestem ciekaw, która. Bo wątpię, żeby to była ta, która nagrywała film tu ostatnio. Czyli te parę, nie wiem, że dwa tygodnie temu. Wydaje mi się, że musiał być raczej ktoś, kto... Ciekawe jest tam, jak wstał, jak pojawią się nowe foty. Jak to będzie wyglądało. Kolejny pokój. Sypialnia. Sypialnia w sumie się w miarę się trzyma. Popielniczka w sypialni. Co nie wiem po co. Ciekawe, co to jest 220 na 244 razy pod wymiar łóżka. Kolejny pokój, który jest tutaj w tym przypadku pusty. Totalnie. Zobaczcie, tutaj jest to rozlane. Jestem ciekaw, kiedy to było. To jest wosk. No to już nie. Był taki pojemniczek na jakieś kosztowności. Prywatna łazienka. I kolejne mebelki. No to jest fajne łóżko. A, dobra, widzimy, zobaczcie, ile tu jest wosku. Dosłownie jest całe. Pełne wosku. Masakra. Tu też widać, że z kopa ktoś wleciał w lustro. Ja nie wiem, po jaką cholerę to po prostu tak dewastować, no. O kurde, ale ciepło. No tak, strych jest taki surowy, widzę, że niedokończony. Ale może coś się skrywa na tym strychu. Zobaczymy. O cholera wie. Wypadałoby teraz chodzić po deskach, nie zrobić krzywdy ani sobie, ani Rafałowi, który robi zdjęcie na dole, bo byłby w, kolokwialnie rzecz ujmując, lekki przypał. Tym bardziej, że jesteśmy po środku niczego, a po środku niczego nie ma nic. Jak to mawiał stary góral, czy coś. Tutaj mamy kominek, a tam mamy coś. Może spróbujemy podejść bliżej. Idąc po belkach stropowych, co to jest? Ała. Coś tu kurde mieszkało. Albo zostało zjedzone, albo i to, i to. No jajka.
spore jak na to są raczej kurze jajka. Kura tu mieszkała? Ciekawe. Aha, tu absolutnie nic nie ma, oprócz kosza. A w koszu kurde śmieci. Smutno. Tak, kolejny domek i podejrzewam, że pewnie równie pełny jak tam. Proszę bardzo, wychodzę. No, jakie pajęczyny. Niestety budynki na zewnątrz były puste. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym miejscu. Pamiętajcie o hashtag GoUrbex. Dzięki wielkie Advent za tripa oraz dzięki wielkie dla wspierających, do których możecie dołączyć. Zapraszam Was również na mój drugi kanał o elektronice oraz na Discorda. Do następnego, cześć!